W porządku? Co? Co było tutaj? Przy krawędzi? Czy ona spadła? Nie! Nie! Popadłeś w obłęd. Jak mieszkańcy Tsushimy. Przykro mi. Kto będzie walczył? Sandra, też ty, samuraj. Nie ruszaj się. Wiele dni tkwiłem w tym cholerstwie. Dzięki, nieznajomy. Postaraj się uważać. Cicharwo! Czy Juhorsa? Ojciec, zmierzmy się! Miejsce. Przypomina mi o chwilach z matką i o moim flecie.
Tańce tych małp przypominają mi pieśń, której nauczyła mnie matka. Ciekawe, czy wciąż ją pamiętam. Pierwsza pieśń, której próbowałem mnie nauczyć. Dąsałem się, kiedy mi nie szło. Grała wtedy ze mną równie kiepsko, co ja, by nie było mi przykro. Kapitan mojej łodzi. Pochłonął go sztorm. Kolejny zginął w starciu z Mongołami. Kolejny, którego nie ocaliłem. Zginął, służąc Tsushimie. Ani. Ślad ukaże. Na pewno żyje. Może zostawił ślady na piasku. Uznaję te ślady. Kaze żyje. Gdzie zniknąłeś, koniku? Równy chód. Dobrze, nie jesteś ranny. Stanąłeś bez jeść. Musiałeś być spokojny i głodny. Upadłeś, albo się stoczyłeś. Oby nic ci nie było. Ty tam! Cicho! Usłyszą cię! Ściga nas plemię orlicy. Strasznie mieszają ludziom w głowach. To okropne! Spokojnie. Jesteśmy sami. Kiedy ich usłyszałem, uciekłem. Dostrzegłem węża w ostatniej chwili. Dobrze sobie z nim poradziłeś. A, to nie ja. Znikąd zjawił się jakiś koń. Zadeptał go. Ocalił mi życie. Ten koń, dokąd uciekł? Na wzgórze. W stronę Mongołów. Dzięki. Jeśli znajdziesz tego konia, podziękuj mu. Ślady. Mongołowie. Coś ich zaskoczyło. Ruszyli w pościg. Pęknięta czaszka. Od kopyta. Ten dźwięk. Są blisko. Kaze! Potrzebuje mnie. Albo nie. Check!
Hase ich stratował. Dobra robota. Hase? Jestem tu. W porządku? Myślałem, że cię straciłem. Ale przecież ty byś się nie poddał. Pamiętasz tamtą sztuczkę? Z szarżą na Mongołów? Powtórzmy to. Musimy mu pomóc. Ostatni. Ocaliłeś mnie dwukrotnie. Nie ma za co. Mówiłem do niego, ale dziękuję wam obu. Dobra robota. Czas ruszać. Ta wyspa nas potrzebuje. Ruszamy, Kasper! Zwą go duchem Iki. Wolę jego od tuzina samurajów.
duch nam pomoże. Ponoć zabił 1000 Mongołów z tym starym draniem Simurą przewieszonym przez ramię. Tak? Te historie nie są do końca prawdą. Oczywiście, że są. Na pewno słyszałeś coś dobrego o duchu. Złamał mongolskiego hana jak gałązkę. Brzmi znajomo, to on. Jeśli chcesz mu pomóc, duch Iki chętnie przyjmie twoje dary. Zostawiamy ofiary w jego obozie. Na północny wschód od niegdysiejszej wioski Kidafure. Jeśli niesiesz strawę, to sake lubi filtrowaną, a pros obmyte. Z pewnością. Oby duch usłyszał nasze mowy. Usłyszeć to jedno. Dobrze. Kto się pode mnie podszywa? Znam to pole bitwy. Próbowałem o nim zapomnieć. Wszystko dobrze, panie? To nie smakuje jak zwycięstwo. Zabiorę cię do ojca. Czy to wszystko tak powinno wyglądać, panie Adachi? Zwycięstwa smakują różnie. Ilu wrogów zabiłeś, panie Sakai? Nie pamiętam. Nie ma czego wspominać. 10 sam widziałem. Tym razem zostaw nieco chwały dla nas, panie. Nie chodziło o chwałę. To była wiadomość dla całej Iki. Kto pomaga upieżcom, ginie! To nie byli wojownicy, lecz prości wieśniacy, bez broni! Dość! Chcę pomówić na osobności z moim synem. Panie Adachi, nakarm ludzi i niech się napiją. Podejdź. Ojcze, co tam dziś zaszło? Ci wieśniacy ukrywali upieżców. To była rzeź. Wszystkich mężczyzn. Samurajów poniosło, tak. Lecz głupcy nas zaatakowali. Ten, którego zabiłem. Ten człowiek był przestępcą. Dobrze się spisałeś. Lepiej niż sądziłem. Ojcze... Wypełniliśmy rozkazy naszego Dito. Możesz być dumny. Dziś byłeś wojownikiem. Gdybyś był tu dziś, ojcze, czy potępiłbyś moje działania? Pewnie obóz ducha. Wciąż ciepłe. Wszystko wypił. Był tu. Może coś obserwował? Zaczekam. Może tu wróci.
tam jest, przy obozie. Bandyci. Pewnie jesteś duchem. Podkradasz sakę? Raczej złodziej niż samuraj. Uważaj na te... deczki. A dokąd to uciekasz? Muszę go złapać. Czas poznać ducha. Dobra, duchu, poszukajmy tropu. Ślady. Niezdarne. Albo odpowiecie przed duchem Iki. Dość. Szukam ducha. Jak połowa wyspy. Ale my znaleźliśmy go pierwsi. Ten pętak jest nam winny fortunę. A mnie więcej. Masz dzień, chłopcze. Później połamiemy ci palce. Więc ty jesteś bohaterem, o którym wszyscy mówią. O nie, nie jestem duchem. Tylko dla niego pracuję. Walczyliśmy w obronie wyspy Iki, kiedy zaatakowali nas bandyci Martwego Lisa. Pojmali ducha. Dokąd go zabrano? Do obozu. Na zachód stąd. Mam dzień, żeby ich spłacić. Nie, unikaj kłopotów. A ja go znajdę. Mam kilka pytań do ducha Iki. Nocą spijem. No dobrze. Ty? Panie Sakai! Zabierz mnie stąd! Udajesz, że jesteś duchem. To wyraz hołdu. Hołdu? Mogłem się domyślić, że to ty. Wybacz mi, panie Sakai. Widząc wszędzie Mongołów, nie mogłem już wytrzymać. Usłyszałem o przemytniku z Iki szykującym się do powrotu na Honsiu. Musiałem wracać. I nie pożegnałeś się. Zawsze masz tyle na głowie. Skoro tak chciałeś uciec, jak skończyłeś w ten sposób? Złapano mnie podczas próby wejścia na statek, gdy rozniosła się wieść, że utknąłem na Iki. Miejscowi postanowili mnie dopaść. Chcieli mnie obrabować. Okradłeś ich pierwszy? Trochę kantowania i cierpka sake jeszcze nigdy nikogo nie zabiły. Jesteś największym wrogiem Iki.
półwyspy chcecie zabić, reszcie jesteś winny pieniądze. Zgadza się? Tak jakby. To nie wyjaśnia tej szopki z duchem. Miejscowi mnie nienawidzą! Ale jako duch inspirowałem innych, okradałem mentów i... Chciałeś dostać się na Honsiu. I wszyscy szczęśliwi! Lepiej pójdę. Sam sprzątaj ten bałagan. Ale duch by tak nie postąpił, prawda? Nie ruszaj się. Ręce mi zdrętwiały. Rozruszaj je. Odprowadzę cię do obozu. I tyle. Dobra, duchu Iki. Zostajesz sam. Czekaj, czekaj! Nie zostawiaj mnie tu! Każdy na tej wyspie chce mnie dopaść! Co z twoim rekrutem? Spotkałeś Fugu! Nic mu nie jest? Niemal stracił głowę, próbując cię wykupić. To zwykły rybak. Potrzebuje mnie. Pomóż mi go znaleźć, a będziesz miał mnie z głowy. Obiecuję. Oby był blisko. Mamy miejsce spotkań niedaleko stąd. Gdybyśmy się rozdzielili. No to prowadź. Myślałem, że dbasz tylko o Tsushimę. Co sprowadza cię na Iki? Przybyłem tu kiedyś z ojcem. Lata temu. Nie sądziłem, że wrócę. Kiedy usłyszałem, że dzieje się tu coś złego, musiałem się zjawić. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Mówili, że Iki jest bezpieczne. Żadnych Mongołów. Ten twój przyjaciel... Jak przekonałeś go, by dołączył do zabawy w ducha? Plemię orlicy zatopiło moją łódź. Niemal utonąłem, ale Fugu mnie ocalił. Chciałem się go pozbyć, ale się uparł. Nie potrafił ci się oprzeć. Mało kto potrafi, panie. Fugu! To ja! Wiedziałem, że uciekniesz, panie. Duch może znów walczyć. Skończ już z tym duchem, Fugu. Mów mi Kenji. To mój przyjaciel jest duchem. A, rozumiem. Ktoś zwany Żmiją ma wiadomość dla ducha. To do mnie! Masz na pięku ze Żmiją z Zatoki Hakata? To przemytnik, o którym mówiłem. Jego statek jest gotów do drogi na Honsiu. Próbowałem wejść na pokład, ale mnie złapali. Teraz muszę mu zapłacić krocie, jeśli chcę zachować głowę i opuścić wyspę. Spotkajmy się z nim i wyjaśnijmy to. Chcesz mi pomóc? Duch Iki sam sobie pomoże. Chcę poznać przemytnika, który przez 20 lat uciekał samurajom. Co z twoim koniem? Z Miko? Zostawiłem go u Żmii jako zabezpieczenie. Oby nic mu nie było. Pan Shimura ściga Żmiję od wielu lat. Masz szczęście, że za próbę wejścia na pokład nie odciął ci którejś dłoni. Chciał odciąć mi co innego. Przekonałem go, żeby miał dla mnie miejsce na statku. Musiałem tylko zostawić Miko i obiecać, że dostanie 10 razy tyle, co normalnie. Powiedz tylko, że Żmija nie lubi takich jak my. Takich jak my? No wiesz, twardzieli. Co cię tak bawi? Nic. No, cokolwiek zrobisz, nie przeginaj. Nie musi dojść do masakry. Poczekaj tu, Fugu. Dobrze, panie Kenji. Duch Iki! Chcemy pomówić ze Żmiją! Spokojnie, Kenji. I nie gadaj tyle. Kto? Ja? Gdzie zapłata? Pewnie jesteś Żmiją z Zatoki Hakata. Co to za osiłek, Kenji? Przyjaciel! Jin Sakai! Sakai?
Miałem kiedyś zatarg z twoim ojcem. Do dziś nie wróciło mi czucie w małym palcu. Nie płakałem po nim. Wrogowie mojego ojca to nie moi wrogowie. Dobrze. Stare urazy nie sprzyjają interesom. Jak ten pętak zwerbował samuraja? Kenji próbował zakraść się na twój statek. Żałuję tego. Cały ja, głupi i niegrzeczny Kenji. Teraz jest ci winny pieniądze. Dużo pieniędzy. Jeśli chcesz negocjować, marnujesz mój czas. Masz rację. Ze żmiją się nie targuje. Po prostu odbierzemy nagrodę za twoją głowę. Mówisz jak stary Kazumasa. Świetnie, panowie! A co do zapłaty? Zróbmy tak. Spotkajmy się w pół drogi. Potrzebujesz pieniędzy dziś, na podróż i żeby przetrwać inwazję. Zmniejsz dług Kędziego, a jakoś się dogadamy. Lub czekaj. I licz na to, że przeżyje i będzie mógł cię spłacić. Hej! Masz mądrego kompana, Kenji. Chyba jakoś się dogadamy, panie Sakai. Ci dranie z plemienia Orlicy ukradli moje mapy. Są tam szlaki przemytnicze od Chin do Zatoki Hakata. Bez nich nie dotrzesz na Honshu. Zgadza się. Jeśli Mongołowie złamią mój szyfr, poznają każdy słaby punkt floty szoguna. Nie brzmi to dobrze. Odzyskamy te mapy. Jeśli zabierzesz Kędziego na Honshu. No to umowa stoi. Pilnuj Kędziego. Kłopoty lepią się do niego jak gówno do ryżu. Mogło być gorzej. Żmija nam ufa. Musimy zrobić swoje. Chyba coś naciągnąłem, kiedy związali mnie bandyci. Może odpocznę, a Fugu pomoże ci okraść Mongołów. To zwykły rybak, Kenji. Ocalił ci życie. Wiem. Jeśli chcesz działać jak duch, nie wykorzystuj ludzi. Zacznij myśleć, jak im pomóc. Wtedy ze żmiją trochę mnie nastraszyłeś. Mówiłem, że nie lubi twardzieli. Niektórzy reagują tylko na dobroć, a inni na błysk stali. Musiałem przypomnieć Żmii, co znaczy zadrzeć z samurajem. Cieszę się, że cię nie poniosło. Nie chciałbyś, żeby się zdenerwował. O? Więcej strażników niż myślałem. Zostanę na straży. Jeśli coś się stanie, dam znak. Gwizd ptaka. I nie! Krzyk małpy! No walczmy! Ah!
Są i mapy żmij. Czas ruszać. Teraz rozumiem. Chodźmy. Wykańczają nas. Wioska po wiosce. W samą porę. Dobra robota. Wszystko jest. Dajcie mi kilka minut na sprawdzenie map. I wyruszamy. A co z ludźmi, których posłaliśmy przodem? Są na pokładzie, ale mamy już limit. Musieliśmy wyrzucić zbędny ładunek. Mamy wolne tylko jedno miejsce. Gotów do drogi, Kenji? Kiedy ruszamy? Niebawem. Nie czekamy na nikogo. Interesy z tobą to przyjemność. Panie Sakai. Wzajemnie. Na pewno nie chcesz iść? Ukryjemy cię w beczce po sakę. Będzie ciasno, ale odrobina oleju i twoje wąskie biodra... Dzięki. Jeszcze tu nie skończyłem. Cóż, to chyba pożegnanie. Schudź dla mnie najlepszą sakę. Po wszystkim musimy to uczcić. Byłoby miło. Fugu! Zapomniałeś o czymś, panie? Tak, o zdrowym rozsądku. Zajmij moje miejsce. Zasłużyłeś. Ale panie... Ruszaj, nim zmienię zdanie. Nie sądziłem, że cię na to stać. Poradzę sobie, ale Fugu miał marne szanse. Tak będzie lepiej. Poza tym, chyba nie sądziłeś, że tak łatwo się mnie pozbędziesz. A już się cieszyłem. Napijmy się za to. Za ducha Iki. Byśmy o nim zapomnieli. Co on tu robi? Głodne niedźwiedzie szukają żerów.